Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej Szkoły Maryi. Dzisiaj owocem Ducha Świętego, któremu się przyglądniemy, będzie owoc, którego myślę, że wszyscy potrzebujemy, że wszyscy czujemy chyba jakiś deficyt. Bo dzisiaj przyglądniemy się cierpliwości. Cierpliwości wobec siebie, cierpliwości wobec drugiego człowieka. Myślę, że w dobie pandemii bardzo dużo tej cierpliwości potrzebujemy wobec siebie, kiedy przyszło nam tyle czasu spędzać ze sobą pod jednym dachem, czy tyle czasu spędzać ze sobą w ciągu dnia. I ta cierpliwość jest nam bardzo potrzebna. Cierpliwość też wobec samego siebie, kiedy też stykamy się z własnymi słabościami, stykamy się ze swoimi ograniczeniami, chcielibyśmy coś zmienić, chcielibyśmy coś naprawić, a okazuje się, że to potrzeba czasu też jakiejś systematycznej pracy nad sobą. Wtedy ta cierpliwość jest wręcz pożądana, żeby nie odpuścić w tych krokach, które stawiamy gdzieś na drodze przemiany, nawrócenia. Ale ważne jest to, żeby spojrzeć na ten owoc też z perspektywy działania Boga w naszym życiu. Aby być cierpliwymi wobec działania Boga w nas, wobec Jego odpowiedzi na nasze modlitwy. Żeby być cierpliwymi wobec tego, co Bóg dla nas przygotował, wobec Jego woli. Mamy taką naturę, że chcemy już natychmiast, nawet jak gdzieś jesteśmy w podróży i chcemy coś zjeść, zobaczcie, że najbardziej pożądane jest to, co jest szybkie, tak zwany fast food, szybkie jedzenie, podjeżdżamy, zamawiamy, bierzemy, jemy. Jakby nie ma zatrzymania, nie ma takiej chwili na zastanowienie. Wszystko jest prędko, natychmiast i już. Ta cierpliwość dzisiaj jest, kochani, bardzo ważna. Bo w cierpliwości, w takim usposobieniu człowieka poprzez ten owoc Ducha Świętego, my się zatrzymujemy w życiu, zaczynamy zauważyć to, co wcześniej nie widzieliśmy i też doceniać to, co Bóg nam daje. Ta cierpliwość pozwala nam się po prostu zatrzymać i w końcu puścić to, co nie powinniśmy trzymać. Wobec Boga ta cierpliwość jest niezbędna, bo Bóg działa w swoim wiadomym czasie, nie w takim czasie, kiedy my chcemy, żeby zadziałał i nie w sposób, w jaki my byśmy tego sobie życzyli. Bóg działa w czasie wiadomym i w sposób sobie najlepszy. Ta cierpliwość dzisiaj jest, kochani, nam jest podarowana, ale też trzeba ją umiejętnie przyjąć. Ten owoc Ducha Świętego jest dla każdego. Dzisiaj do dyspozycji trzeba o niego nieustannie prosić. Cierpliwość też, kiedy jest dyktowana miłością, ona prowadzi do prawdziwego przebaczenia. Prowadzi do zjednoczenia serca z Bogiem, ale też do przebaczenia serc człowieka. To też jest bardzo ważne. Dzisiaj przeżywamy Dzień Matki. Mamy, myślę, że każdy z nas ma trzy mamy. Rodzicielka nasza, Matka Chrzestna i nasza Mama Maryja. Pomódlmy się dzisiaj za nasze mamy, cierpliwość dla nich, ale też pomódlmy się, będąc wdzięczni Bogu za życie i za to, że tyle cierpliwości nasze mamy gdzieś w swoim życiu wobec nas miały. Polećmy też Bogu wszystkie mamy, które oczekują dziecka, wszystkie mamy, które się zmagają, może po stracie dziecka, po jakimś popełnionym błędzie. Poprośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wyprosiła potrzebne łaski dla naszych mam. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Pan z nami. Z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Wszechmogący